Będzie dobrze? Będzie dobrze, dzień dobry. Tak, 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 dawno nas nie było. Wiem. Przepraszam was bardzo, ale robota nas przygniata i naprawdę, naprawdę nie ma czasu na nagrywanie. Więc sorry, mam nadzieję, że no to się jakoś tam zmieni, ale nie wiem kiedy. Natomiast ponieważ wydarzyła się rzecz dość ciekawa, dostałem pismo. W piśmie jest napisane, że wzywamy pana, panią do osobistego stawienia się w dniu 17 września o godzinie 10 w Komendzie Rejonowej Warszawa 7 przy ulicy Grenadierów jako podejrzanego w sprawie popełnienia przestępstwa z artykułu 59 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Jest to wezwanie związane z wniesieniem potencjalnym, rzekomym wniesieniem noża na imprezę masową i związane z artykułem na blogu, więc idziemy, jesteśmy, proszę bardzo, komisariat policji na Grenadierów, idziemy, zobaczymy, co nam będą chcieli zrobić w związku z zaistniałą sytuacją i oczywiście podejrzewam, że nie pozwolą mi nagrywać w środku, więc opowiem wam po prostu, co się działo, jak stąd mnie wypuszczą. No, spoko, do zobaczenia. No dobra, wypuścili mnie. To jeden z pozytywów dzisiejszego dnia. Natomiast tak, oczywiście jeszcze nie wiadomo, co będzie. Zostałem przesłuchany na okoliczność podejrzanego o popełnienie przestępstwa z artykułu 59 ust. 1 o ochronie imprez masowych. Z racji tego, że jak gdyby sprawa będzie miała swój ciąg dalszy, nie mogę wam ujawnić wszystkiego. Mogę wam ujawnić tyle, że w październiku będę miał wgląd w akta. Tak? Więc zobaczymy, co w aktach jest. Wiem tyle, że sprawą zajął się Wydział Kryminalny po uzyskaniu informacji o tym, że na Facebooku, tak? Domniemam, że uzyskanie informacji przez Wydział Kryminalny nie jest z ich nadgorliwości, tylko z uprzejmości któregoś z moich zagorzałych fanów, którego serdecznie pozdrawiam, więc spoko. Natomiast mówię, no, sprawa, jak pewnie możecie się domyślić, oczywiście odmówiłem składania jakichkolwiek wyjaśnień do momentu zapoznania się ze sprawą, jak gdyby do momentu, aż nie będzie to ciąg dalszy. Więc tak sytuacja wygląda. Chciałem wam powiedzieć, że generalnie na Grenadierów spoko. To znaczy, tu nie ma, tak jak w internetach, że wszyscy twierdzą, że w ogóle, kurde, to było niepotrzebne. Wręcz mógłbym powiedzieć, że odwrotnie. Sprawą zajmują się bodaj dwie panie prokurator. No, dwoje prokuratorów, tak, zajmuje się sprawą, więc wydźwięk będzie dość ciekawy. Zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast ja cały czas utrzymuję, że nagłośnienie takiej rzeczy to nie jest wpieprzanie się w problem, tylko nagłaśnianie problemu, który nie jest wcale taki nieistotny, bo nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ja złamałem prawo, jeżeli bym je złamał, tak, czyli artykuł 59 ust. 1 o ochronie imprez masowych, to ten artykuł nikogo nie obroni przed tym, że może wydarzyć się coś złego. Tak? Ten artykuł służy tylko i wyłącznie do karania za to, że zrobiło się coś złego. Natomiast w żaden sposób nie chroni nikogo na tych imprezach masowych. Na tych imprezach masowych odpowiedzialni za to, żeby było bezpiecznie, są organizatorzy. Więc mam takie wrażenie, a przynajmniej odniosłem takie wrażenie, że są co po niektórzy policjanci wręcz stoją po mojej stronie, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło. Więc mówię, zobaczymy, co się wydarzy dalej. Zobaczymy, co przyniesie czas, zobaczymy, co przyniesie wgląd w akta. Wgląd w akta będzie dopiero w październiku, więc mamy spokojnie co najmniej 2 tygodnie. Zanim będziemy mogli zajrzeć do akt i w pełni je przeczytać. Będę mógł zrobić fotokopię tych akt, więc wszystkie informacje, które w tych aktach będą,
Ujawnię, nie będę tego trzymał jak gdyby dla siebie. Zobaczymy, jak wygląda taka procedura w ogóle i jak bezsensowne jest. No to bo dla mnie bądź co bądź, pomimo tego, że oczywiście, tak, twarde prawo, ale prawo. Natomiast bądź co bądź jest to dla mnie marnowanie pieniędzy podatnika, bo w tym wszystkim nie jestem przekonany, czy aby na pewno powinno się ścigać mnie. Ale to moja opinia. Wiem, że tych opinii jest bardzo wiele i wiem, że różni ludzie mają różną opinię. Tyle.